Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem specjalnym i jest to moje takie postanowienie noworoczne, można powiedzieć, bo od wielu lat o tym myślę, po tytule już wszystko wiecie, także chciałam nakręcić, jak to będzie wszystko przebiegać, jak to wygląda dla osób, które są chętne, ponieważ ja szukam od kilku lat informacji i naprawdę większość jest bardzo okrojona, do końca nie wiem, jak to wygląda, każdy mówi coś innego, więc chcę Wam powiedzieć z mojego przykładu, czy jest to kompleks mój od wielu lat, zresztą bardzo często pojawiają się na ten temat niemiłe bardzo komentarze, mam świadomość, że mój nos jest spory, mogę Wam teraz go tutaj pokazać. Tak się prezentuje, także nie podoba mi się jego długość, mam taką dosyć smukłą twarz, uważam, a jednak ten nos zajmuje sporą część. Także w tym filmie się dowiecie, jakiego lekarza wybrałam, jak to wszystko wygląda. Jestem po wizycie i jutro poznam termin operacji. Muszę wcześniej zrobić wszystkie badania. Dostałam całą kartkę z wytycznymi, także wcześniej muszę się za to zabrać. No ale niedługo operacja będzie, ponieważ będzie to termin mniej więcej do miesiąca czasu, tak plus minus. Jutro będę mogła Wam wszystko nagrać. No i myślę, że ten film będę nagrywała przez kilka miesięcy, ponieważ chcę Wam też pokazać już efekt końcowy, także zapraszam Was do oglądania. Zobaczcie, ile śniegu i dzisiaj przyjechałam na badania. Dawno tak wcześnie nie wstałam, także wybieram się i wszystko odbywa się tutaj w klinice, także nigdzie specjalnie nie musiałam jeździć. Opowiem Wam o kolejnych tutaj sprawach związanych z operacją, czyli od początku o badania. Musiałam ich zrobić dosyć sporo, ale wszystkie mogłam tak naprawdę zrobić w klinice. Dzisiaj byłam na rentgenie, to była ostatnia rzecz, którą musiałam zrobić. Niestety rentgenu nie mogłam zrobić tam, więc byłam już w innym wskazanym miejscu i koszt takich łącznych badań, to wydaje mi się, że jest, bo na pewno też będziecie ciekawi, żeby sobie to wszystko wyliczyć, ile to będzie kosztowało. Chyba było 380 około za pierwsze badania, tam było ich naprawdę mnóstwo i rentgen dzisiaj kosztował 85 zł. Mam dużo przeciwwskazań, nie mogę brać tabletek przeciwbólowych, muszę ściągnąć paznokcie, tak samo przeróżnych rzeczy ziołowych, nie mogę 2-3 tygodnie przed operacją zażywać różnych suplementów diety. Kilka dni przed operacją już muszę odstawić alkohol, co mi tak jest tu praktycznie, więc nie piję alkoholu, także nie ma żadnego problemu, bardzo rzadko i sporadycznie. Dodatkowo też kofeiny, kawy nie mogę pić właśnie chyba 3 albo 4 dni. Wszystko dostajecie oczywiście wytyczne od lekarza, no i będę zostawała właśnie tam w szpitalu na dobę. Kolejnego dnia około 8 zostanę wypisana, na razie chyba tyle co wiem. Została niecała doba przed operacją, ponieważ jest po 10, a operacja odbywa się jutro około 8.30. Także już wszystko mam zrobione, dzisiaj będę się wieczorem pakować, muszę wypełnić dokumenty i właśnie był tylko jeden film, który mi się spodobał na kanale Mission, chyba tak się nazywa, ale tam było bardziej pokazane to wszystko od strony już kilka lat po i były odpowiedzi na pytania, a tutaj właśnie chcę, żebyście widzieli na bieżąco, jak to wygląda, bo ja sama szukając informacji przed operacją nie mogę nic za bardzo znaleźć, jak to dokładnie wygląda, a mamy mnóstwo pytań, oczywiście cały czas zadaję, wysyłam do kliniki, jak tylko mi przychodzą jakieś do głowy i od razu dostaję odpowiedź, także mniej więcej wszystko już wiem, co i jak, natomiast wiadomo, że fajnie by to było obejrzeć sobie wszystko na filmie jakimś, także mam nadzieję, że taki film przypadnie Wam do gustu. Tak, zobaczcie, wygląda mój pokój. Będę tutaj z drugą panią leżeć i zaraz idę się przebrać, bo zostało jakoś pół godziny do operacji. Mój chłopak poszedł do apteki, więc stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby nagrać. Słuchajcie, właśnie wyszłam. Wczoraj miałam takie super towarzystwo w szpitalu, że nawet za bardzo Wam za dużo tam nie nagrałam. Zresztą też tak nie czułam się do końca na siłach, żeby nagrywać. Nie wiem, czemu tak się bałam zabiegu, bo nic mnie absolutnie nie bolało i nie boli nadal. Oprócz tego, że ciężko mi było bardzo zasnąć na plecach, to tak naprawdę na miejscu była pani pielęgniarka przez całą noc, która jak tylko kliknęliście SOS, to przychodziła, Wam pomagała, było przepyszne śniadanie, przepyszna kolacja. Także powiem Wam, że naprawdę byłam na 100% zadbana tam i naprawdę czułam się super. Dzisiaj jeszcze będę nosić tutaj ten wacik jakby, a potem go muszę ściągnąć i po tygodniu będę miała ściągnięty gips. Mam tutaj takie siniaczki fioletowe, lekkie. Bałam się, że będą ogromne, ale podobno taki efekt najgorszy może być za 2-3 dni, także zobaczymy. Wszystko będę Wam codziennie pokazywać, ale jak na razie jestem bardzo zadowolona. Operacja trwała około 2 godziny i dosyć szybko się wybudziłam później na takiej sali pooperacyjnej, ale pierwsza moja myśl w ogóle, jak się budziłam, to powiedziałam sobie, ale Ty jesteś dzielna, że się zdecydowałam na to naprawdę. I jeszcze jak coś, nosa mojego nie widziałam.
Chociaż i tak oczywiście taki finalny efekt końcowy mniej więcej może być nawet za 2 lata, ale po miesiącu już mniej więcej powinno być ok. Oczywiście go zobaczę za tydzień, jak będzie ściąganie gipsu, ale to nie będzie jeszcze taki efekt końcowy. A teraz Wam jeszcze dodam, bo to jest bardzo skomplikowane, bo tutaj dużo rzeczy bardzo się dzieje, żebym potem nie zapomniała. Na razie najlepiej, żebym nie myła głowy. Jak się będę myła, to żebym oczywiście nie zalała tej części, więc po prostu głowę ewentualnie muszę jakoś mocno odchylić do tyłu. Wczoraj w ogóle musiałam oddychać przez buzię, ponieważ miałam zapchany nos, a dzisiaj wszystko zostało wyciągnięte, także absolutnie mam nos jakby swobodny, już mogę normalnie oddychać, normalnie mogę spać. Zobaczcie, wróciłam do... Jezus, jak się przestraszyłam. Wróciłam do domu. A tutaj wszędzie leżą balony, 500 sztuk, ale jakie ładne w ogóle kolory. Takie kupiłeś czy wybierałeś kolory? Wybierałam. Ale ładne, zobaczcie, aż nie zostawię to na stałe. Okej, okay, mamy kolejny dzień. Aktualizacja jest taka, że ściągnęłam sobie tutaj ten opatrunek, bo mogłam to zrobić wczoraj albo właśnie dzisiaj. Zrobiłam to wczoraj wieczorem, bo dosyć sporo już tam się różnych rzeczy uzbierało. Także tak wyglądam bez. Wczoraj mogłam przemyć sobie nos dokładnie tutaj i robię to cały czas. Mam niestety trochę tłustą głowę, ponieważ boję się ją umyć na razie, więc prawdopodobnie będzie wyglądać tak przez kolejne dni, ale po prostu nie chcę zamoczyć tego opatrunku. I w ogóle oglądając inne filmy, udało mi się zauważyć, że mam ogromnego jak na razie farta odpukać, ponieważ zobaczcie, te siniaczki wokół oczu są naprawdę bardzo delikatne. Nie mogę gwarantować, że wy również tak będziecie mieli, bo to jest kwestia indywidualna, u każdego to wygląda inaczej, ale naprawdę czuję się bardzo, bardzo dobrze. No, wszyscy mnie straszyli, że jakoś zdziwiająco dobrze wyglądam i na pewno widzą mi siniaki, a tutaj moje siniaki, które były mini, takie fioletowe, zaczęły przemieniać się w żółty kolor, czyli jakby znikały, także może trzeba być dobrej myśli i w ogóle się już nie pojawią. Przez ostatnie dni bardzo było ładne słońce, jak wiecie, dzisiaj jest dosyć średnio, ale chciałam Wam pokazać aktualizację, bo te siniaki zaczęły się zmieniać w takie żółte. Ja ogólnie, jak widzicie, cały czas mam stylizacje takie domowe, najlepiej mieć coś rozpinanego, wtedy łatwiej się zakłada. No, natomiast ja mam jedynie tylko bluzę rozpinaną jedną, więc no nie mogłam jej nosić codziennie, więc staram się po prostu nosić z takimi dużymi tutaj wycięciami koszulki, żeby łatwiej było zakładać. No i mamy kolejny dzień. Na zewnątrz jest tak jasno, ponieważ spadł w nocy śnieg, jest mnóstwo śniegu, także dzisiaj powinno wszystko dokładnie widać. Także tak się prezentuję. Bardzo dobrze się czuję. Dzisiaj też umyłam włosy, także ważny dzień dla mnie, ponieważ powiem Wam, że ja włosy zazwyczaj myję codziennie albo co 2 dni, a tutaj no z 5 dni nie miałam głowy, także powiem Wam, że to było mega skomplikowane, natomiast udało się, czuję się taka odświeżona, także chciałam Wam dzisiaj zrobić aktualizację, jak to wszystko wygląda. No i ciężko uwierzyć, ale już jutro będę miała ściągnięty gips, także bardzo szybko to minęło. Jak widzicie, jeżeli chodzi o zaśnienia, to już naprawdę zaczynają bardzo szybko schodzić, także bardzo, bardzo się cieszę. Nadal świetnie się czuję, także jutro na pewno zobaczycie już efekt ściągnięcia i ja się nie mogę tu po prostu doczekać. Dawno tak nie czekałam na jakiś dzień. Dobra, jesteśmy. Wchodzimy. Tutaj macie część szpitalną, a tam są gabinety i wchodzimy. Moment prawdy. Zdajmy jeszcze szwy i zaraz go pani pokażę, okay. Dobrze? Mhm. Jak myślisz, Asia, jak wygląda? No nie wiem, no jak ja tylko... Nie wiem, troszkę estetycznie. Teraz mam się podnieść? Tak, proszę sobie usiąść i można się... Zaraz będzie ten pierwszy moment. Tak. O, ale się stresuję. Nie chcę patrzeć. To jest akurat policzające. No to nie. Nie, nie. No może on jest jeszcze spuknięty. Teraz mi się chce płakać jednak. On będzie jeszcze mniejszy, jak na tydzień po i tak wygląda świetnie. Nie ma siniaków. Tutaj w tej części on będzie jeszcze węższy, tak? No już tak jest bardzo węższy. Ten obrzęd będzie sobie stopniowo. Najpierw od góry, od górnej części nosa. Także najpierw zejdzie obrzęk z tej części, potem po kolejnych 2 miesiącach ze środka. Z czubka dopiero gdzieś po pół roku zacznie schodzić, także ten czubek jeszcze będzie delikatniejszy. Aha. I mniejszy. Super, dziękuję bardzo. Także twarz się zrobiła delikatniejsza. Szczęśliwa. Bardzo.
Tu chcesz, żebyś opiekunowała się, powiedzieć do swoich widzów, co? Nie, to jest to samo, ale no patrz, tutaj jest taki mini ja powiem ci tak, ja jestem mega pod wrażeniem, bo jakby wyglądasz tak samo, ale wyglądasz inaczej. Ty jakby to jest takie ciężkie, że ten nos jest podobny. Ale jest inny zupełnie. No. Jestem po, jak widzieliście, ale on jeszcze jest opuchnięty, także pewnie wam nagram aktualizację mniej więcej za 2 tygodnie. Teraz można zobaczyć tutaj śniaczki, no ale jest prosty. A przede wszystkim zobaczcie tutaj, jaka jest równa linia prosta, nie ma w ogóle garba. Także pewnie do was właśnie wrócę za jakiś czas, jak już znikną mi śniaki. Nie będzie aż taki ten nosek opuchnięty i wtedy wam wszystko opowiem. Słuchajcie, jestem z Pawłem i zaraz się pokażę pierwszy raz Pawłowi. A mamy patrzeć na ciebie normalnie czy przez kamerę? Normalnie. Ej, no jest różnica. Jeszcze jestem dzisiaj pierwszy raz pomalowana, ale no nadal ten nos jest dużo jeszcze na końcu. Drobniejszą twarz, tak mi się wydaje. W sensie taką delikatną. Młodziej wyglądasz, Asia. Teraz bym powiedział takie 34, a nie 46. No to super. Jutro się widzę jeszcze z Basią, więc zobaczymy Basi reakcję. Dobra, uwaga. Jestem z Basią w górach i będziemy nagrywać pierwszą reakcję. Wiadomo, że on jeszcze nie jest zagojony. Uwaga, 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 uwaga. Ściągam. Dobra. Już? Jesteś ready? Chyba, ale to jest stresujące. Dobra, patrzę. Jest, ale nie ma... naturalnie w ogóle, jakbyś nie miała wyobrażonej operacji. No, bo mi zależało na tym, żeby nie zrobić tak sztucznie, dlatego wybrałam też takiego lekarza, który robi takie właśnie naturalne nosy, żeby wszyscy myśleli, że mam naturalny, ale jest prosty jak no, od linijki. A my jesteśmy teraz w górach i hej, jest jakieś minus 20 stopni. No dobra, przyszedł czas na aktualizację. Jesteśmy ponad miesiąc po operacji i taki całkowity efekt będzie można zobaczyć mniej więcej za rok albo za dwa. Potrzeba czasu, także stwierdziłam, że teraz zrobię taki filmik z podsumowaniem, bo wiem, że wiele osób ma pytania, są ciekawi co i jak, chciałabym wam na wszystko odpowiedzieć. Natomiast jak chcecie, mogę za mniej więcej rok nakręcić film już taką ostateczną aktualizacją, jak zejdzie w całości opuchlizna, jak wszystko fajnie się już ułoży i wtedy też odpowiem na wasze kolejne pytania, bo na pewno się jakieś tutaj narodzą, także koniecznie w komentarzu zadajcie mi pytania, które jeszcze was nurtują, a w tym pytaniu nie odpowiedziałam. Jestem przygotowana, mam ze sobą telefon i wypisałam dokładnie krok po kroku, co mam omówić, żebym nie zapomniała. W ogóle tak mało składnie mówiłam na początku tego filmu, ale to był chyba po prostu stres. Nie wiedziałam czego się spodziewać, także teraz już wszystko wiem i zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest pytanie, które najczęściej jest zadawane, czyli cena. I to wszystko zależy od tego, czy robicie korektę całkowitą nosa, czyli to jest wersja z łamaniem nosa i wtedy to jest operacja kostna, a jeżeli chcecie zrobić operację chrzestną, wtedy ta cena na pewno będzie o wiele niższa. Jeżeli chodzi o mój zabieg, to jest koszt mniej więcej 16-17 tysięcy plus trzeba liczyć jeszcze badania, ewentualnie potem wykupienie recepty, antybiotyku, jakichś leków, także myślę, że taka całość zamyka się ze wszystkim mniej więcej w 18 tysiącach. I jeszcze co do ceny, to powiem wam od razu, żebyście też bardzo uważali i na przykład nie kierowali się tym, że wybierzecie po prostu jakiegoś taniego specjalistę, który nie jest sprawdzony, bo potem mogą być komplikacje i ja właśnie będąc u fryzjerki słyszałam historię, gdzie jedna osoba zdecydowała się na bardzo tani zabieg, po czym okazało się, że miała jeszcze gorszy efekt niż przed i potem musiała się już wybrać do dobrego specjalisty i zapłacić normalną kwotę, także wiecie, dwa razy drożej to kosztowało, także przy takich zabiegach uważam, że nie ma co oszczędzać, bo jest to rzecz do końca życia, która już z wami zostanie i fajnie by było jej nie poprawiać. Kolejne pytanie to jest pytanie o ból, ponieważ ja sama się bałam, sama byłam ciekawa jak to będzie wyglądać i powiem wam szczerze, że ja absolutnie nie odczuwałam żadnego bólu. Jedyną jakąś taką niedogodnością to jest faktycznie fakt, że dzień po operacji jest problematyczne oddychanie, ponieważ macie cały nos zapchany, ale później kolejnego dnia jest to wyciągnięte, a druga najbardziej nieprzyjemna rzecz to w moim przypadku był test na koronawirusa, on był dla mnie bardzo nieprzyjemny, no ale to jest rzecz aktualnie niezbędna do zrobienia, także no musiałam przez to przejść. I jeszcze w sprawie bólu, wiele z was pisało o taką tamponadę, kurczę, teraz nie mam, właśnie szukałam chwilą w telefonie, jak to się nazywa i nie mogę jak na złość znaleźć w internecie, takie dreny w nosie, które wiem, że są przez mniej więcej tydzień po operacji i później trzeba to wyciągnąć i jest to mega, mega nieprzyjemne. U lekarza, u którego ja to robiłam, nie było tak
takich atrakcji. Jedynie po operacji były takie małe zatyczki w nosie, które w ogóle jakby ich wyciąganie nie było dla mnie nieprzyjemne, także bardzo się cieszę, że nie przychodziłam tego, ponieważ inne moje znajome właśnie miały w taki sposób ten nos zabezpieczony i później musiały to u lekarza wyciągać podczas ściągania szwów oraz gipsu i wiem, że dla nich to było bardzo nieprzyjemne. Nie będę ukrywać, zwracałam bardzo na to uwagę i ucieszyłam się, że lekarz, którego wybrałam, nie stosuje ich właśnie. A jeżeli chodzi już o lekarza, to właśnie ja zdecydowałam się na klinikę w Warszawie i w ogóle to jest temat, który ja już od wielu lat śledziłam bardzo często, intensywnie, także szukałam po różnych forach, po różnych grupach na Facebooku i ja też bardzo, bardzo nie chciałam mieć sztucznego takiego efektu, tylko chciałam, żebym wyglądała nadal tak samo jak ja, natomiast żeby właśnie czuła się o wiele lepiej i żebym się pozbyła tych moich kompleksów, także po prostu szukałam po zdjęciach, które dziewczyny wrzucały, jak ich nosy wyglądają po i tak naprawdę ostatecznie wybrałam dwóch lekarzy, którzy spełniali moje wymogi i oczekiwania, tak naprawdę miałam ich wybranych już od jakiegoś czasu, natomiast ostatecznie wybrałam klinikę doktora Dębskiego, która właśnie mieści się na Mokotowie. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ tak jak Wam mówiłam tutaj zresztą na filmie, czułam się bardzo tam zadbana. Naprawdę wszystko było na tip-top, także bardzo się cieszę, to był super wybór i właśnie fajnie, że wcześniej zrobiłam research, żeby poszukać co, jak to wygląda, nie ma co po szybkości wybierać. I teraz były też pytania o to, jaki to ma wpływ teraz na moje oddychanie. W ogóle okazało się, że mam krzywą przegrodę, natomiast ja nie poszłam absolutnie zdrowotnie na operację, tylko zdecydowałam się estetycznie. Teraz jeszcze czasami miewam katary, ale tak to powiem Wam, że faktycznie widać różnicę w kwestii oddychania. Także bardzo się cieszę, że bo wcześniej jakby tego nie zauważałam, a teraz po operacji widzę właśnie różnicę. Jeżeli chodzi o rekonwalescencję, to u mnie po prostu wszystko przebiegło książkowo. Ja tak naprawdę kolejnego dnia już tak na tyle się świetnie czułam, że mogłabym normalnie wrócić do pracy, natomiast wiecie, trzeba uważać, nie wolno się schylać, jednak macie gips na twarzy, więc też nie chciałam jakoś tutaj ryzykować i po prostu sobie zrobiłam trochę wolnego, trochę poodpoczywałam, nie będę ukrywać, natomiast naprawdę rewelacyjnie się czułam, nie musiałam brać żadnych tabletek przeciwbólowych, nie miałam za bardzo siniaków, tak jak widzieliście, kurczę, tak naprawdę no nic tutaj nie działo się negatywnego i normalnie mogłam funkcjonować, więc szczerze mówiąc, jakbym wiedziała, że to wszystko przejdzie tak łatwo i gładko, to pewnie już bym dawno temu się zdecydowała w ogóle na taki zabieg, bo wcześniej się po prostu wszystkiego bałam, a teraz nie widzę powodów. Jak dodałam na TikToka właśnie tam jakieś różne filmiki o operacji, to dużo osób się zapytało, dlaczego nie zrobiłam takiego nosa, jak jest aktualnie modny, czyli taki malutki, podniesiony bardzo do góry, bardzo wąski i poprosiłam właśnie doktora, żeby zrobił mi taką wizualizację, w ogóle jakbym wyglądała z takim nosem i teraz wkleję Wam zdjęcie. Jak ja zobaczyłam tą fotę, to powiem Wam, że teraz możecie ją oglądać. Absolutnie bym tak nie chciała właśnie się prezentować, także uważajcie, ponieważ nie ma co kierować się trendami i nie wszystko każdemu pasuje. Moim największym minusem, jakby moim największym kompleksem była grubość tego nosa. Był bardzo, bardzo szeroki tutaj w tym miejscu i przez to nie lubiłam w ogóle robić takich zdjęć z frontu, ponieważ wydawało mi się, że ta twarz taka się robiła bardziej męska, ten nos był taki wydłużony. Chciałam troszeczkę go podnieść tutaj do góry, żeby właśnie nie było takiego efektu mega długiego noska, plus jeszcze miałam taki mini garb. Dla mnie on był dużym garbem, natomiast wszyscy inni mówią mi, że to był mini garb, natomiast jak ja robię dużo zdjęć, to wiecie, cały czas to widziałam i bardzo wpływało to na moją samoocenę, także teraz o wiele lepiej się czuję. Bardzo się cieszę, w ogóle nie żałuję, że się na to zdecydowałam. I teraz Wam wkleję zdjęcia przed i zdjęcia po, bo najlepiej wtedy to zobaczyć cały efekt, jak to wygląda i można sobie wtedy to wszystko zwizualizować. W ogóle też mam zdjęcie takie pierwsze po ze szpitala, jak się wybudziłam. Przez pierwszą godzinę byłam z maską tlenową na buzi, później chyba jeszcze godzinę leżałam bez, tak o ile dobrze pamiętam. No i później właśnie powiedziała mi pani pielęgniarka, że może przynieść mi telefon, żebym dała znać, że jest wszystko okej, bliskim. No i oczywiście zrobiłam pierwsze zdjęcie, jakieś takie mocne przypadkowe. No i teraz przechodzimy do ostatniego tematu. Jeżeli chodzi o pielęgnację po, jest bardzo dużo rzeczy, których nie można robić, typu nosić okulary, uważać podczas opalania, ale to już wszystko się dowiecie, jak zdecydujecie się na taką operację. I jeżeli chodzi teraz w ogóle o pielęgnację, to tak, cały czas w ciągu dnia
staram się pamiętać i używać wodę morską. Mniej więcej, no tak najmniej staram się używać 2-3 razy dziennie, ale jest to na wierzchu, także po prostu jak czuję tylko, że w nosie mam trochę sucho na przykład, to ją używam i taki produkt używa się mniej więcej nawet do pół roku po operacji. Kolejna rzecz to krem. Miałam na buzi gips oraz różne plastry i później one trochę wysuszyły mi ten nos, ale też dodatkowo bardzo pokleiły i na przykład nie mogłam przez jakiś czas podkłady nakładać, bo wszystko mi od razu tutaj schodziło. I właśnie jadąc w góry kilka dni po ściągnięciu tego gipsu, bardzo mi zależało na pielęgnacji nosa, dlatego kupiłam taki krem ochronny dla dzieci i niemowląt na zimę, ponieważ pani w aptece mi poleciła właśnie wziąć krem dla dzieci. Powiedziała, że taki będzie najlepszy. Nie będę ukrywać, że tutaj spodobała mi się grafika tego produktu. To jest w marki Flosslac. No tak jak mówię, kupiłam w aptece, używam sobie go na całą twarz. Jest bardzo fajny, nawilżający, ale przede wszystkim też na nos przed snem i rano przed makijażem. Następnie mam taki medyczny silikonowy żel na blizny. Go sobie właśnie tutaj w miejscach rozcięcia nakładam, bo pod noskiem mam takie jeszcze właśnie tutaj rozcięcie, które się goi. I ostatnia rzecz to jest taki gips, które zakładam na noc. Tak to się prezentuje. Nie chciałam, żeby ten film był bardzo długi, natomiast wiecie, tutaj jest dużo tematów do omówienia. Chciałam, żeby to był taki fajny przewodnik dla osoby, która się zastanawia albo niedługo ma termin, żeby wiedziała, jak się przygotować, jak to wszystko wygląda. Od razu Wam mówię, że nie ma się co w ogóle martwić. Pamiętajcie, że to jest u każdego kwestia indywidualna. Nie mogę Wam gwarantować, że nie będziecie mieli siniaków albo że będziecie się może trochę gorzej czuć, ponieważ u każdego to wygląda inaczej. Wy znacie swoje organizmy, także wiecie, jak to u Was wygląda, czy na przykład właśnie te siniaki się u Was pojawiają. No i to by było wszystko w tym filmie. Dajcie znać, czy wyczerpałam temat. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie je zadawajcie w komentarzach i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!